Witam ponownie. Dzisiaj zajmiemy się kartą graficzną od Asusa 460RX, 4 GB. Karta podczas uruchomienia się wystrzeliła. Było słychać jeden strzał. Komputer się wyłączył. I dymek poszedł. Po sprawdzeniu na tylnej ściance widać wystrzelony kondensator i wypaloną ścieżkę. Reszta wygląda być w porządku. Korzystając z okazji, mam sprawdzić BIOS. Karta kiedyś pracowała w koparce. Niestety dobre czasy się skończyły, więc trzeba sprawdzić, przywrócić ustawienia do poprzednich. Jak ktoś nie wie, powiem, że kiedyś w koparkach były używane karty, w których pamięci były tak ustawiane, aby 100% pamięci było wykorzystywane. Kostka pamięci jest wyrównowana, zaraz sprawdzę, porównam z oryginalnym softem. Ta kość zaraz wróci na swoje miejsce. Programowanie wydaje się być takie same, nie było nic kręcone, więc nie ma mowy, że uszkodziła się tego po prostu. Taką mamy dzisiaj elektronikę. Dzisiaj działa, a za chwilę nie działa. Na nie komponenty robią robotę. Dobra, kostka wbudowana. Zabieramy się za kondensator, odbudowę ścieżki. Najpierw wyrobujemy to, co pozostało, bo z jednej strony wyrwało całą ścieżkę, a z drugiej strony z kondensatora został cały element mocujący. Czarne. Zmienił swój kolor. Widać ścieżkę, jak jest do niego przyklejona. Powiedzieć, że przyspawana. Dobra, poszukamy zaraz coś nowego. Nie będziemy już wyrzutowywać, bo z niego już i tak nic nie ma. Odlutować jeszcze ścieżkę od niego, ale niestety się nie da. Jak widać, jedna strona pod kondensatorem jest całkowicie do laminatu wypalona. Brak miedzi. Druga strona jest nieruszona. Została to podziura. Najgorsze jest to, że ten kondensator jest pod samym procesorem, więc nie możemy za bardzo grzać tego, żeby nam się kulki nie odlutowały. Teraz sprawdzę przejście. Będziemy musieli się przylutować do przelotki bezpośrednio, bo nie wiadomo, gdzie ta przelotka jeszcze idzie. Prawdopodobnie na drugą stronę do procesora. No, a propos, wracając do
Marek i zmiany pamięci, to pod Windowsem jest bodajże 86% tylko wykorzystywane, reszta idzie na system i jeszcze jakieś tam drobiazgi, które są zarezerwowane, więc nie ma możliwości, żeby 100% pamięci było używane zawsze przy grach. Kamerka nie oddaje tego, to dokładnie takie. Oddaje to wprost. Made in China, wszystko dobrze trzyma. Samą kartę, zabierzemy dokładnie ten sam model. Sobie tylko przelubujemy, przeniosę kondensator, czy to włączę, czy to zmienię. Stan. Będę musiał zamawiać. Jest w porządku, znaczy, że tego nie ma. Odlutować tą miedź, która mogłaby się przydać, ale niestety nie da się tego odkleić, już się przyspawało do układu. Zabieramy się za drutowanie. Teraz będę zaginał. Użyłem tutaj drutu grubszego troszeczkę, bardziej wytrzymałego, odpornego na napięcia. Nie chciałem brać miedzi, tylko wykorzystam, mam taki z drucików. Bardzo dobrze się spisuje przy czyszczych napięciach. Coraz mniejsze. I dzisiaj spróbujemy to zrobić bez klejenia, tylko bezpośrednio przygotujemy. Bez tak zwanej solder maski. Żeby pokazać niedowiarkom, że da się. Trochę to dłużej zajmuje, ale można to zrobić. A na koniec można to zrobić.
zbyty. Procesor jest dobry. Może się jeszcze kiedyś przyda. Lepiej mieć, jak nie mieć, jak tego. Chociaż nie wiem, przy tej technologii, co idzie do przodu, czy jeszcze to będzie wykorzystane, bo dzisiaj 4000, 5000, nie wiem, to będą już takie modele tych kart. To jest jeszcze wczesna karta 4.6.0. Przeniesiemy go teraz na nową płytę, czyli tą, która miała uszkodzenie. Będziemy próbować to kleić. Zdarza się. Tylko, że jak mamy ostatni element, a nam zwieje. Przypominam, że te elementy są wielkości mniejszej niż łebek szpilki. Więc rzadko się zdarza, że uda się znaleźć coś takiego. Jak jest naprawdę, a nie przy cięciach, że za każdym razem jest pięknie. No, na niektórych filmikach osób jest to tak pokazane, tak pocięte, że dolutowane, pyk i już. A naprawdę jak się robi i ucieknie i pęknie, czasem się wlutuje i się przegrzeje za wysoka temperatura. Druga strona nie chce trzymać, ale nie poddajemy się. Nie dajemy za dużo ceny. Delikatny nawiew, a i tak czasem potrafi uciec. Musi być taka temperatura, że ona musi pływać. Jak za nisko to będzie mazać się, jak za wysokie. I udało się. Najważniejsze, trzeba sprawdzić, czy działa. I czy jeszcze czegoś nie trzeba zrobić.
dorogować. Żeby nie zostawić po sobie chlebu.